tylko przypomnę, że będziemy używać wykrywacza kłamstw, także niech pan powie jakieś oczywiste kłamstwa, żeby się mu nam ładnie skalibrował. No w takim razie słońce jest zimne. Jestem wysokim czarnoskórym mężczyzną. Niech pan teraz powie coś, co jest prawdą, ale tak nie do końca oczywistą. Mam 30-centymetrowe przyrodzenie. Co jest, rozładował się? Słucham? Poważnie, jakie 30 centymetrów? Może nawet 31. Okej, okay, więc tylko 30. Panu nie przeszkadza tam? Rozmowa się zrobiła trochę taka niekomfortowa. Okej, okay, przepraszam. Przepraszam, ma pan rację. Ale to jest 30 centymetrów, że pana, to jest jak u konia taki. No to tak strasznie fascynuje, pan jest gejem? Nie, to pan nie. Ej, nikt nie kocha dupeczek bardziej niż ja. Wywalili pana kiedyś z pracy? Nie. Za co? Ugrał pan coś? Tak, 100 zł. Dobra, 200. Dobra, nie pamiętam ile. Dobra, 32 057 groszy. To jest całkiem sporo pieniędzy, proszę pana. Miałem raka. To jest najgorsza rozmowa, jaką w życiu prowadziłem. Normalnie to by pana wyrzucił. Ale muszę zadać panu ostatnie pytanie. Czy przespałby się pan z mężczyzną, by dostać pracę? Nie. Witam w firmie.